Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, tym zaczęliśmy dzisiaj nasz protest. To nie jest tylko trzy śpiewanie. To jest hasło, symbol, to jest nasz chłopski, rolniczy hymn, którym każdą demonstrację, każde spotkanie zawsze rozpoczynaliśmy. To też wielkie dla nas wszystkich zobowiązanie, żeby walczyć o polską ziemię, walczyć o polską wieś, o nasze rodziny, domy, o te pokoleniowe i od pokoleń budowane gospodarstwa. Bardzo się cieszę, że tak duża grupa ludzi jest dzisiaj z nami, że jest Unia Owocowa Żywna, jest Związek Sadowników RP, są inne organizacje, które reprezentują poszczególne branże. To jest moment, kiedy mamy działać wszyscy, tak jak powiedział Michał, niezależnie jakie ktoś ma sympatię, jakie ktoś ma antypatię. Problemy nas muszą zjednoczyć. Tu dzisiaj z Warszawy tego 13 piątku ma iść sygnał na całą Polskę. Wieś musi się obudzić. Wieś musi wstać z kolan. Wieś musi zacząć głośno mówić to, o czym codziennie myśli. Związek Sadowników po raz kolejny. Po raz kolejny od kilkunastu lat naszej działalności jest w Warszawie i pokazuje naszą siłę, i pokazuje pomysły, i pokazuje niezadowolenie. Dzisiaj zostaliśmy upodleni, upokorzeni. Tu przyszło parę tysięcy osób pokazać i powiedzieć, że się z tym nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na ceny, które nie gwarantują pokrycia kosztów zbioru. Nie zgadzamy się na ceny, które gwarantują, że zbankrutujemy, że padniemy. Tak być nie może. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. W górę ręce! Tysięcy, może setek tysięcy polskich sadowników, organizacji Unii Owocowo-Warzywnej z jej prezesem Michałem Kołodziejczakiem, za to, że młodzi, aktywni, widzący dla siebie miejsce w tym kraju ludzie obudzili polską wieś, wyszli z inicjatywą, zapalili światło nadziei, ale o tą nadzieję trzeba walczyć. O tą nadzieję musimy walczyć nie tylko dzisiaj, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Warszawie na proteście. Dzisiaj musimy wrócić do domu i powiedzieć, co się dzieje. Że jest to już inna wieś, inaczej myśli, nie podoba jej się to, co jest z nią robione. Niech się wstydzą tylko ci, którzy tu dzisiaj nie przyjechali. Niech się oni wstydzą, niech nie siedzą w domu, niech nie zrywają wiśni, niech nie zrywają jabłek po tak niskich cenach. Niech zamanifestują z nami wszystkimi i dzisiaj, i jutro, i w kolejnych dniach. Bo to musi powstać front obrony polskiego rolnictwa. To nie może być jednorazowe wydarzenie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim sadownikom, wszystkim ogrodnikom, my zawsze byliśmy razem, za dzisiejsze uczestnictwo w tym proteście.